Panie marszałku, Wysoki Sejmie, pani poseł, to nie tak dawno, bo dosłownie w tych latach wszystko się działo, więc te dane są bardzo łatwo dostępne. W 2007 roku w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości ustawa była realizowana, jeżeli chodzi o wielkość nakładów, 98,14%, a w czasach państwa rządów to 20%, 29%, także naprawdę proszę zwrócić uwagę na te dane. Ja natomiast chciałem zapytać pana ministra o taką rzecz, ponieważ już wiele lat buduje się ten zbiornik i zupełnie o rzecz może dodatkową chciałem zapytać, czy są od ilu lat prowadzone prace przy udziale samorządów, być może przy udziale Polskiej Organizacji Turystycznej i innych instytucji dotyczące rozbudowy infrastruktury turystycznej wokół tego zbiornika w przyszłości? Czy są prowadzone prace i obliczenia, jak będzie zbiornik skutkował na rozwój gospodarki, turystyki w regionie? Jakie będzie to oddziaływanie i jakie są konkretne kwoty przeznaczone na tego typu działania?